Witam was, dziewczynki i chłopcy, panie i panowie, w sali teatralnej. Nie mylicie się, taka ściema. Dalej jesteśmy na Bielanach Wrocławskich, dwa światy, jesteśmy w studiu Ateno. Natomiast jest to prawdziwa scena teatralna, odbyło się już tu kilka przedstawień. A hala, w której zbudowana jest ta scena, i zaraz zobaczycie widownię, jest zbudowana w hali, w której wcześniej przez cały czas graliśmy kiepskich. Teraz wam pokazuję górę. To są światła, które też służyły na kiepski. A teraz idziecie za mną, obracamy się. I tu jest taka piękna widownia. Telewizja, teatr czynią cuda. Ja mam nadzieję, że na tej scenie zagram też również swój koncert muzyczny, na który zapraszam. Proszę wejść na fanpage o Marzena Sztuka. Tam będą zajawki. Zobaczycie, co można tutaj zrobić. Na fanpage'u kiepskich będziecie mogli zobaczyć, co można tutaj zrobić. Wiem, że współpracuję z ATM Teatr Komedia. Wrocławski Teatr Komedia. Pięknie. I taka cisza jak w teatrze. Tam tylko technika. Buduję nową dekorację, bo znowu coś tu się będzie działo. W tamtym miejscu, jak się patrzy na tamte lampy, to stała zawsze sypialnia kiepskich. O, na przykład lampa numer 20 była mniej więcej ustawiona na górę. Widzimy 20 na wysięgniku. Ona świeciła mniej więcej na pokój duży kiepskich. A teraz przenieśliśmy się, to znaczy myśmy się przenieśli. Ja wziąłem swoją torebkę i poszłam tylko. Cała technika, dźwięk, dekoracje, wszystko przenieśliśmy do dużego studia. Teraz powolutku, ja muszę Tomka poprosić, który trzyma to, w czym nie widzicie, żeby zgasił kamerę, bo trzeba zeskoczyć z tego tutaj. I pokażę wam, jak to jest połączone z tamtym dużym studiem. Schodzimy na razie. Okazało się, że są schodki. Podłodze stąpałam. To jest taki materiał o dźwiękochłonny. I to się nadaje i do teatru, i do studia telewizyjnego. A tak wychodzimy na studio. To jest zaplecze sceny. Tutaj widzowie nie mają wstępu. A tu, jak mówiłam, widownia. Jak w teatrze, uwaga, proszę, cisza. Wyjście ewakuacyjne. Tam ktoś gwizdze. W teatrze się nie gwizdze. Błagam was, jak wejdziecie do teatru, nie gwizdźcie. To przynosi pech aktorom. Tutaj zawsze stały rekwizyty, różne potrzebne rzeczy do nas, do kiepskich, między innymi do różnych programów innych. Teraz widzę, że jest dekoracja częściowo teatralna, czyli taki magazynek. Tam się wchodzi do studia po tych schodach, czyli jakby studio, które realizuje światło, realizuje dźwięk. A teraz będziemy się przeciskać. Proszę pana, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z fanpage'a kiepskich. Proszę bardzo. Dział reklamy. Co robimy tutaj teraz? Przepraszam się nam. Będziemy w telewizji? Tak! W internecie. W internecie, o! Dużo odsłon. Super. Pierwszy raz od 10 lat, potem w internecie będę. Super. No to teraz będziemy. Ja jestem Marzena. A ja jestem Przemek. Przemek, co tu robisz? Naprawiam to, co zepsute. Ktoś coś zepsuł, ja naprawiam. Do czego są te szafki? Nie do kuchni, tylko jako? Nie, do garderoby. Do garderoby, czyli to są, bo tu będą artyści siedzieć. Tak. Wejście na widownię. A pokażesz nam garderoby, możemy zobaczyć. Proszę bardzo. I proszę cię, bo teraz tu jest teatr. Nie gwizdź. To przynosi pecha aktorom. Ja nie gwizdzę. Jestem ubrany, nie palę, nie gwizdzę. Tylko, że teraz co? To jest wszystko w remoncie. To będzie wychodzina. To będzie wychodzina. Tam jest bardzo. Słuchajcie, ja dobrze pamiętam, to tutaj w tym miejscu były charakteryzatornia w tamtym pomieszczeniu. Tak, dokładnie. Charakteryzatornia tu garderoba albo drogi. Właśnie tak, kiepskich. Tak. Czyli pół roku temu. A w tej chwili czarek. Powiedz. Super. Idziemy dalej. Dzięki. Tak. No, powodzenia. Może się wyjść. Uwaga, zdrada pod nogami. Tu zawsze było wyjście, teraz drzwi są usunięte. To było przejście do kiepskich. Właśnie tu się wchodziło do charakteryzatorni. Tutaj dalej są toalety. Nie, przepraszam, charakteryzatornia była na wprost. A te pomieszczenia już znacie, bo oglądaliście w poprzedniej sesji filmowej. Proszę się nie chować. Ja też chciałam. Proszę się nie chować. To jest nasza ochrona. No. Pani pracowała jeszcze z nami z kiepskich, jakby graliśmy tutaj kiepskich. To smutno teraz. Teraz tak, ale mam nadzieję, że powrócicie tutaj do nas.
No teraz jest tutaj teatr już ustawiony, także podejrzewam, że jeżeli dekoracje jest przeniesione, to nikt nie będzie niszczył sceny. A jeszcze, żeby to wszystko tak fajnie wyglądało, tu się nosi, tłumy ludzi przychodzą, pani pracuje, to są tutaj takie panie, głównie w środku, czasem panowie na zewnątrz, które się chowają, ale gdyby nie te panie, to te tłumy ludzi nie miałoby czysto i pięknie dookoła. Dzięki tym panią. Wszyscy tak mówią, wszyscy tak mają, jak jest kamera. A za plecami co? Nie, zawsze. Zawsze panią uwielbiam. To są nasze bohaterki i nieraz nie przychodzą w takich rzeczach, tylko po prostu jak modelki. Ja nie wiem, czy nową aktorkę zatrudnili na moje miejsce. O co chodzi? Super, dobrej roboty. Macie przynajmniej trochę spokoju, my się nie poczynamy. Dziękujemy. Tutaj siedział kiedyś sztab dowodzenia, kiedy graliśmy. Tutaj tu siedział, pokazywałam wam kiedyś. Drugi reżyser Jurek Owczaczyk. Kto tu się? Ania Skowrońska, kierowniczka produkcji. Idzie. Nie wiadomo po co. Basia Sikorska, kostiumy. Nie cierpi kamery. Ta-da! Ta sukienka właśnie, to ona mi tak tą sukienkę, proszę. Uciekła. Sztab z razem z nami wszędzie czytał. Tutaj mieliśmy śniadania. Wczesnym rankiem, zimą, wiadomo, że w listopadzie na przykład zimą. Niektórzy się dorobili, proszę bardzo, i na parkingu stoją sobie takie fury i takie motory. Wtedy jeszcze wcześniej, dużo wcześniej, kiedy graliśmy tutaj, nie było tego łącznika, w którym stoimy. A tak zwany catering, czyli to, gdzie jemy obiady, znajdował się w tamtym budynku. Tego łącznika nie było i bez względu na pogodę, i bez względu na to, co mieliśmy na głowie, musieliśmy biegać przez ten cały parking tam. A w tej chwili zbudowali nam taki piękny łącznik między tym budynkiem, a tym budynkiem idziemy łącznikiem, gdzie jest między nimi galeria sztuki.